Szczęść Boże, witam w programie Kościół w Dialogu. Dzisiaj chcemy podjąć temat tempo życia, a bliskość z Panem Jezusem. Witam w studiu księdza Ryszarda Nowaka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże, tak to jest, że nasze codzienne tempo życia nie dość, że jest szybkie, to jeszcze systematycznie wzrasta. Gonimy za pieniędzmi, gonimy za utrzymaniem standardu życia, gonimy chociażby za tym, aby wziąć na bieżąco, być z nowinkami technologicznymi i zastanawiam się, jak na to wszystko patrzy Pan Bóg, bo jeżeli, a tak wierzymy, chce nam błogosławić, to czy On nadąża za nami? Znaczy, myślę, że On we wszystkich dyscyplinach jest na pierwszym miejscu. Także na pewno nadąża. Natomiast myślę, że to jest tak, że to tempo życia, któremu się poddajemy, w dużej mierze zależy od priorytetów, które w życiu mamy postawione. I ono będzie narastało, dlatego że świat jest bogaty, możliwości są coraz większe i to zarówno w pracy, w posłudze, w szukaniu środków do życia, ale też wypoczynku. To jest cała gama i plejada możliwości, które sprawiają, że ta oferta tak bogata znajduje jakby w nas przyzwolenie na to, że chcemy korzystać pewnymi garściami, żyć, czerpać z tego życia i stąd ta gonitwa taka jest. Natomiast myślę, że jeżeli wśród tej gonitwy potrafimy sobie ustawić priorytety takie, które nas zatrzymują, żebyśmy nie pogubili się w tym gonitwie, nie dali się zbałamucić, można powiedzieć, nadmiarowi różnych bodźców, które nas dotykają, to jest szansa, że w tych zatrzymaniach z takim zdrowym dystansem jesteśmy w stanie troszeczkę jakby panować nad tym całym armiturem gonitwy, który nas dotyka. Wydaje mi się, że nie chodzi o to, żeby powiedzmy przez 11,5 miesiąca być intensywnie zabieganym po to, żeby potem przez 2 tygodnie urlopu wypoczywać, no bo efekt właściwy nie będzie osiągnięty. Jak w tym zabieganiu wytrwać wierzę przy Panu Jezusie? Myślę, że trzeba trzymać się tego, co jest mądre. Mądre jest to, że 7 dnia Bóg odpoczął po dziele stworzenia, Dzień Pański, niedziela. To jest taki czas, który można powiedzieć w rytmie tygodnia jest nam dany. Kiedyś świętej pamięci biskup Herbert Bednarz mówił, że niedziela jest Boża i nasza, że jakby te dwa elementy są ważne. Że z jednej strony jest to dzień, gdzie w tym całym tygodniu nadmiaru różnych zajęć, chociaż wtedy tym pobiegło wolniej, kiedy on to wypowiadał, tego naszego życia, że jest taki czas, kiedy powinniśmy zadać sobie pytanie o obecność Boga w tym całej gonitwie, o taki zdrowy dystans, o właśnie te wartości, te akcenty naszego życia, które stawiamy, czy one dalej są właściwie postawione. A z drugiej strony to był też dzień, kiedy mieliśmy odpocząć, czyli wziąć i w sposób dla siebie właściwy skorzystać z tego czasu wolnego, można powiedzieć, od pracy. Czyli w zamyśle Stwórcy, tak? Tak. No, żeby to był czas, w którym ja mogę, powiedzieć, zrobić coś, co jest swego rodzaju nadgonieniem braku w tygodniu. Czyli jeżeli siedzę przez kilka, czasami już dzisiaj kilkanaście godzin dziennie za biurkiem, to na przykład jest to dzień, żeby pobiegać, pójść na spacer, wyjechać i zobaczyć, coś aktywnie spędzić. Nawet na ogródku gdzieś tam jakieś drobne rzeczy sobie po prostu jakoś z przyjemnością czynić. Natomiast kiedy moją pracą jest fizyczne zaangażowanie, to być może to jest właśnie czas, żeby spokojnie się wyspać, zwolnić, coś przeczytać, może pojechać, zwiedzić, kogoś odwiedzić. To jest taki czas, który ma być inny niż ten, który właśnie narzuca nam jakby tempo życia. No, takie są standardy relacji, wspólnoty, społeczeństwa, w którym żyjemy, że jesteśmy zależni, więc to tempo ono też wynika z tych relacji. Teraz niedziela ma być inna z założenia i przez to, że jest inna w takim rytmie tygodnia, ona pozwala nam jakby znowuż przynajmniej na ten dystans kolejnych 6 dni te priorytety na nowy sposób postawić we właściwym miejscu. Przynajmniej taka jest z założenia szansa, jeśli to oczywiście czynimy i z tego korzystamy. Mówi o ksiądz o tym rytmie z odpoczynkiem głównie usadowionym w niedzielę. Gdzieś z tyłu głowy mam takie przykłady, które przychodzą z Japonii, gdzie taki jest pracoholizm, że ludzie umierają z przepracowania. Karoshi jest taka choroba
jak jednostka chorobowa, czyli śmierć z przepracowań. Jakiś taki program oglądałem, tym sobie zapamiętałem. A ciągle zastanawiam się nad tą hojnością Pana Boga, nawet w tempie takiego życia. Jak być przy źródle, przy obdarowaniu, przy hojnym Bogu, nie tylko w niedzielę, ale także w pozostałych 6 dniach. Znalazłem 2 fragmenty Pisma Świętego, które wydaje mi się, że obrazują to, o czym mówimy. Może ksiądz właśnie pomoże zmierzyć się z nimi. Pierwszy fragment pochodzi z Księgi Amosa. Księga Starotestamentalna może być taka sytuacja, że nasi telewidzowie nie do końca są osłuchani w Starym Testamencie, a język też jest nieco archaiczny, o czym się za chwilę przekonamy. Z ostatniej perykopy zatytułowanej Nadzieja odnowy jest tam takie zdanie. Wyrocznia Pana, oto nadejdą dni, gdy żniwiarz będzie szedł za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Z gór będzie spływać moszcz, wszystkie pagórki będą nim opływać. I jak przeczytałem to, pomyślałem sobie, że Pan Bóg odwraca naturalną kolej rzeczy. Naturalnie to siejemy, jest czas oczekiwania, wzrostu, potem są te zbiory. A Pan Bóg robi taką rzeczywistość, taki obraz nam pokazuje, że idzie ten, który sieje, a za nim już jest zbieranie. Taka wielka obfitość, wręcz nieustanna. Czy to nie jest tak, że w takim zagonieniu Pan Bóg mówi, okej, jesteście zagonieni, zabiegani, takie jest uwarunkowanie, ale ja za wami nadążam, hojnie daję wam siebie cały czas. Te pory roku naturalne zostają niejako przelicytowane tą łaską nadnaturalną. Ten fragment akurat, ten raczej wybiega myślą jeszcze bardziej do przodu, czyli w tę obfitość, to jest obfitością nieba, wiecznego szczęścia już po wydarzeniu przeminięcia tego czasu i tej ziemi, kiedy będzie nowy Jeruzalem, kiedy te obfitości, na które my właściwie tak wyczekujemy i za którymi tęsknimy, będą dla nas dostępne. Jeżeli popatrzymy na początek, trud pracy wziął się jako konsekwencja grzechu. Dzisiaj między pracą a korzystaniem z owoców tej pracy jest swego rodzaju dystans czasu, wysiłek, który się później ewentualnie w jakimś tam stopniu rekompensuje. Jeszcze są podatki, więc ja żartuję, ale rozumiem, o co chodzi, tak? Natomiast ten obraz pokazuje, że praca ma sens, bo jest współstwarzaniem, a owoc tej pracy przychodzi w sposób prosty, obfity, łatwy, bo jest darem Boga. My nie przeżywamy tej obfitości w taki sposób bardzo często, bo gdzieś koncentrujemy się na trudzie pracy, na wysiłku i czasami pracę traktujemy jak przekleństwo, bo musimy pracować. Jakby brak jest w nas takiego myślenia, że oto jest okazja, żeby twórczo włączyć się w tę rzeczywistość, w której istniejemy, że to jest jakiś, można powiedzieć, daleki obraz, ale jednak stwarzającego Boga, który nas dopuszcza do tego, żebyśmy w tym środowisku życia, w którym jesteśmy, wzięli aktywnie udział. To samo robimy, ale chodzi o mentalność, o podejście i jeżeli ten Pan Bóg jest obecny, to i ta praca jest wtedy sensowniejsza, tak zakładam, i te owoce bardziej widoczne. I myślę, że ta obecność Pana Boga też jest bardziej w tym realna i w tym momencie aktualna. Tempo życia, ono jest, ale ono wtedy jakby nie przeszkadza. Nie przeszkadza aż tak mocno. A jeszcze wracając, to powiem, rytm tygodnia, niedziela, to nie jest tak, że my sobie raz na 7 dni mamy przypomnieć o Panu Bogu, bo gdzieś trzymając się dalej konsekwentnie w rytmie dnia, ten ranny i wieczorny początek i finał dnia powinien być klamrą. Takim czasem, gdzie my wruszamy niejako w ten dzień właśnie z taką świadomością, Panie Boże, co dla mnie przygotowałeś, jak się mogę w to wszystko włączyć, jak mogę służyć, a wieczorem staję z wdzięcznością, co się udało zrobić, ewentualnie dokonuję korekty. A gdzieś w tym całym ferworze walki tak naprawdę na tym powinna polegać modlitwa człowieka dorosłego. Powinien być taki jeden czas zazdrośnie zarezerwowany dla Pana Boga, gdzie nie przy okazji, ale jest to czas, który jest
zarezerwowałem dla niego i to jest główny czas, w którym ja się zatrzymuję i próbuję się z nim spotkać, przemyśleć, przemedytować, najlepiej jego słowo, w kontekście życia, w którym jestem. Próbuję, tak powinno być. Gdyby tak było, myślę, że wtedy rzeczywiście ta obecność Pana Boga w tym rytmie i tempie naszego życia byłaby bardzo wyraźna i myślę, że mielibyśmy szansę wiele rzeczy zrobić spokojniej, wiedząc, że nie wszystko jest tylko na naszych barkach złożone, ale mamy też kogoś, kto nam daje dobre pomysły i czasami ułatwia rozwiązania. To mamy tą rzeczywistość tempa życia, które nie musi boleć, bo z jednej strony ta łaskawość Pana Boga, o której mówimy, z drugiej strony te przystanki człowieka w ciągu dnia, o których ksiądz mówił, żeby zwrócić myśl do Pana Boga, żeby pobyć z Nim. I idąc za ciosem, drugi fragment biblijny, tym razem z Ewangelii Świętego Marka. Ta perykopa o drzewie figowym bez owoców. Następnego dnia, gdy wychodzili z Betanii, poczuł głód. Widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, aby zobaczyć, czy przypadkiem czegoś na nim nie znajdzie. Lecz kiedy do niego podszedł, nie znalazł nic oprócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy powiedział do drzewa: niech już nikt nigdy nie jest ciebie owocu. A słuchali tego jego uczniowie. Jeżeli wcześniej pytałem, czy Pan Bóg w sposób nadnaturalny przekracza ten rytm taki rolniczy, typowy, czy w związku z tym, że On taki jest wobec nas, nie oczekuje, żebyśmy tacy sami byli wobec Niego. Tutaj oczekuje, żeby drzewo figowe dawało owoc w każdej porze, nawet wtedy, kiedy po ludzku nie musiałoby. Czy my też nie powinniśmy wobec Niego w każdej porze, nieważne, czy to rolniczej terminologii jest pora zasiewu, oczekiwania, zbierania, zawsze być gotowi do owocowania? Czy na pewno powinniśmy być zawsze, bo nie jesteśmy roślinami, nie podlegamy tylko cyklowi wegetatywnemu i tutaj to na pewno jakoś nas ustawia troszeczkę inaczej. Po to mamy rozum, po to mamy wolę, po to się różnimy od innych stworzeń, żeby korzystać z tego, co jest naszym podobieństwem do Boga. O ile można powiedzieć, trzymając się agralnej kultury i tego, co się dzieje, no, to się dzieje jakby samo pod słońcem Pana Boga, tak? O tyle nasze decyzje, nasz rozum jest, ma być świadomym jakby poddaniem się temu, co jest zamysłem Pana Boga i współpracą dla tego zamysłu, który On dla nas uczynił. Wtedy można powiedzieć, tutaj niezależnie od miejsca, czasu, przestrzeni, powinniśmy próbować jakby znaleźć swoje miejsce, które najlepiej jest uzgodnione z tym pomysłem Pana Boga, który On dla nas ma. I wtedy jakby jeśli te dwie rzeczywistości, Boże zaproszenie i moja świadoma zgoda na to zaproszenie i realizację życia w obrębie tej obietnicy i tej wersji, można powiedzieć, no, wizji mojego życia, którą ma Pan Bóg, się spotkają ze sobą, wtedy myślę, że dzieje się bardzo dobrze i wtedy to owocowanie jest takim owocowaniem, które stale jest towarzyszące życiu. Natomiast co innego się dzieje, kiedy my się rozmijamy. Znaczy nie mamy czasu się spotkać. Stąd nie wiemy, czego ten Pan Bóg od nas chce. Ogólnie wiemy. Nie? Ale to jest tak ogólne, że w tej codzienności często nasze życie biegnie w innym kierunku. A kiedy zdarza nam się zatrzymać, no to wtedy albo to jest taki moment zwrotny w życiu, że trzeba je inaczej ukierunkować, bo odchodziłem i gdzieś po manowcach błądziłem. Albo jest to taka sytuacja, w której ktoś powie, że nie jest zainteresowany już tą misją Pana Boga, bo to, co sobie wymyślił, jest koszula bliższa ciału, jest jego i po prostu nie ma miejsca już dla pomysłów kogoś innego, na przykład Pana Boga. Ta nasza rozmowa idzie w takim kierunku, im bliżej Pana Boga, taki wniosek wyciągam, tym należałoby się mniej przejmować, czy w ogóle nie przejmować tempem życia, tymi wszystkimi trudnościami, no bo w Panu Bogu to się wszystko reguluje. Czy to jest trochę tak westernowo, prawda? Białe, czarne trochę. Natomiast no wiadomo, że życie jest o wiele bogatsze niż taki układ dobrego i złego charakteru, prawda?
Teraz tak myślę, że jest taki psalm, który no, znam na pamięć, bo mi często towarzyszy. Psalm 131, 1-1 łatwo zapamiętać. Tam są pierwsze dwa wiersze, które są kapitalne. Panie, moje serce się nie pyszni, nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta moje siły. Już uspokoiłem swoją duszę, jak ciche dziecko, jak dziecko na łonie swej matki jest moja dusza. Izraelu, złóż tu nadzieję w Panu. Koniec, cały psalm. I powiem, jakby tu jest odpowiedź na to pytanie, że niby ten pozytywny wymiar życia wiążący się z Panem Bogiem, tak, no bo to jest zaangażowanie w życie, to jest coś, co jest no, życiem, a nie po prostu czekaniem na koniec świata. Jesteśmy zaproszeni do zaangażowania. Z drugiej strony musi mi towarzyszyć taka myśl, że są rzeczy, które przerastają mnie. Ja je muszę zostawić naturalnemu biegowi wydarzeń. W tle można powiedzieć, ochrzcimy to Panu Bogu, ale tak naprawdę to chodzi o naturalny bieg wydarzeń. Wiele rzeczy dzieje się, bo się dzieje. Wiele rzeczy jest takich, na które ja nie mam wpływu, bo są zależne od ludzi, z którymi się spotykam, od okoliczności, czasami od pogody, czasami od atmosfery, no, tego, co się dzieje wokół. Jedna rzecz może wytrącić z równowagi cały proces, który sobie zaplanowałem. Na to nie mam wpływu często. No to trzeba zostawić, co nie zmienia faktu, że jeżeli tak się coś dzieje, no to spokojnie człowiek, który jest zaangażowany w życie, znajdzie wiele innych jeszcze płaszczyzn, które się będzie mógł włączyć i dalej twórczo swoje życie przeżywać i być darem dla innych, bo o to tak naprawdę chyba chodzi. Chciałbym naszych telewidzów zostawić tym zaproszeniem, z tą podjętą refleksją, a też pozostając przy tej tematyce terminologii agralnej, prosić o wspólną modlitwę. W takim właśnie kontekście, jak czytamy zdanie z listu do Galatów, gdzie Paweł pisze: natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Proszę o krótką modlitwę, by telewidzowie w tym swoim zagadnieniu potrafili wziąć i tak w duchu owocować i przejść na stronę Pana Boga. Dobry Panie Boże, nie trzeba wiele gadać. To słowo samo w sobie jest treścią pełne. Prosimy Cię o Twojego Ducha, byś nam go udzielił, byśmy rzeczywiście mogli doświadczyć tego, jak łaska Twoja owocuje w nas, a te owoce stają się widoczne dla tych, z którymi się spotykamy, dla zbudowania, dla pokrzepienia, dla podniesienia duchu. Niech tym wszystkim Twoje święte imię Jezus będzie pochwalone. Amen. Amen. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z Panem Bogiem.